Kreatywność dzieci, jak wiadomo, nie zna granic. Uczniowie z polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich szkół stworzyli fascynujące animacje na konkurs Patria Nostra. No to jak pokazywali historię Polski? Wprawiało w osłupienie niejednego dorosłego. Marta Szaniawska. Diana i Tatiana, uczennice ze Lwowa zafascynowane polską historią, w krótkiej animacji zamknęły historię Narodowych Sił Zbrojnych. W Warszawie odebrały za nią nagrodę. Chciałyby coś zrobić dla Polski, dla pamięci tych żołnierzy, którzy walczyli o nas. Uczestnicy konkursu mieli zaledwie 30 sekund, aby w krótkich animacjach pokazać, jak ich pokolenie widzi najważniejsze wydarzenia z polskiej historii. Hej niebogo, jakieś wojsko idzie. Nie są to jeszcze produkcje rodem z Hollywood, ale kto wie, może za kilka lat tak też się stanie. Mamy kilka prac w stylu filmu, gdzie młodzież wcieliła się aktorsko w rolę bohaterów. Oni stworzyli prawdziwe sceny akcji. Tam były świece dymne, tam była broń, tam była pokazana śmierć bohaterów. Jedną z nagród w konkursie był spacer po Warszawie. Mnie bardzo to podoba się, bo nie wiem, takie inne wszystko. Takie sklepy i budynki, ta architektura bardzo ładna jest. Zależy mi na tym, żeby młodzież zobaczyła kawałek historii Polski. Przez historię Warszawy o historii Polski. Na przykład tutaj przed dawną rosyjską ambasadą opowiadałem o powstaniu kościuszkowskim, o podwaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego, mówiłem o Bibliotece Załuskich. Zwycięskie animacje niebawem będą wyświetlane na warszawskich telebimach. Marta Szeniawska, Polonia 24.